A więc siemaneczko, ja jestem Kroks i oczywiście przypominam na giveawayu z okazji 1400 subskrypcji na M4A1s StatTrak. Wspomnienie za ponad 5 euro, więc jedyne co trzeba zrobić to oczywiście zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, zalajkować ten film i zostawić komentarz z tradelinkiem. Zwycięzcę M4 będę losował spośród dwóch ostatnich filmów, czyli ten i poprzedni, więc możecie napisać jeszcze w drugim, w tym poprzednim właśnie komentarz, to też może będziecie mieli jakieś większe szanse. A i oczywiście obiecałem wam, że jeżeli wbijecie pod poprzednim odcinkiem 50 łapek w górę w ciągu jednego dnia, to dorzucę wam skina za $2. Udało wam się to błyskawicznie, więc teraz właśnie dorzucam wam jeszcze, oprócz M4, dorzucam wam jeszcze AWP Fobos w stanie fit tester, więc jest osoba walczyć, dwa fajne skiny. A wystarczy po prostu zasubskrybować kanał, polubić film i napisać komentarz z tradelinkiem. Więc widzimy się już w filmie. Siemaneczko, dziumeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kroxxi. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie kontrakt. Kontraktów dawno nie było, bardzo dawno temu, bodajże pół roku. Dzisiaj wracamy. Nie jest to może za duży kontrakt, no bo ostatnio coś słabo współpracami ze stronek, więc jak jest jakaś tutaj stronka, która jest chętna do zareklamowania, to proszę się odezwać, taka i chamska reklama. Dzisiaj robimy sobie kontrakt warty około 7 euro. Jest to kontrakt na USPS rozrost, jest to kolekcja, to jest brawo. I robimy sobie dzisiaj z 10 G3SK 1D Meter, więc myślę, że jest spoko. Będziemy mieli koło, myślę, 25% szans. Kontrakt miał się pojawić w poniedziałek, no ale niestety wyszło tak, że właśnie się nie pojawił, ponieważ miałem blokadę i nie mogę sobie dokupić właśnie ostatniego skina. Więc tak, mamy lekko używany po testach, lekko. Czekajcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 jest właśnie minimal wear, jedno jest po testach bojowych, więc ja liczę, że wypadnie USPS właśnie faktorynią. Faktorynią kosztuje chyba 28 euro, coś mi się wydaje. Dobra, więc tutaj sobie już od razu oczywiście zamarzymy. Mam nadzieję, że mi poleci ten USP, bo USP ten właśnie rozrost jest fajny i nie ukrywam, że mój ekwipunek po prostu prosi o pomoc, więc właśnie bym sobie takiego uspa przygarnął i właśnie zbieram na kontrakt, na coś takiego większego, dlatego niestety za dużo wydawać. Widzowie, którzy są na stronach, wiedzą, więc dobra. Mamy około 25% szans, nie chcemy, żeby nic innego nam wypadło i tak. To jest taki moro, więc spróbujemy sobie tutaj jakiegoś żołnierza w hełmie narysować. To niezły hełm, narysujemy sobie antyterrorystę. Bo to jest taki, wiecie, ten USP ma takie kolory, takie moro. Coś mi nie wyszło. O boż, i tutaj jeszcze kałasznikow, nie umie narysować, nie umie rysować naprawdę. Będzie miał coś takiego, nie wiem co to jest, będzie miał bułkę jakąś, to jest taki Francuz jakiś. Kontakt na razie 2 minuty trwa. Trzeba to jakoś przedłużyć, dobra. Podpisałem się tutaj jeszcze, oczywiście, X, i. My byśmy chcieli tutaj uspeka, bo naprawdę z uspeka mi dobrze idzie, musicie mi tutaj pochwalić. Chciałbym też frag movie, żeby jakieś ten było. To jest złe, o, teraz mamy uspa, bo tamto co było przed chwilą to było złe. Więc myślę, że będę starał się, żeby frag movie jakieś było. Dobra, co by jeszcze narysować? Jako iż jest nas 1,4000, to myślę, że warto to tutaj uwiecznić. Lecimy po 1500, no myślę, że do końca wakacji z 2K by się udało bić. I dobra. 25% szans. Wysyłamy kontrakt. Uwaga! Czy wypadnie USPS rozrost? Mamy 25% szans. Come on. I uwaga! I wypada nam w tej chwili... mac-10 grawer. O Boże. Gorzej nie dało się. No chyba to jest, tak, to jest niestety najgorszy drop z możliwych, jeszcze po testach bojowych. Ajajaj, o Jezu, co tu się stało teraz? Dobra, zamienię sobie to, bo tak to jest, o Boże, ale co się stanęło teraz, nie? To jest masakra. Najgorszy drop z możliwych. Nie wiem, ile to może być warte, z 1,5 euro. Zaraz sobie zobaczymy, czy też, nie wiem. Nie, czy mi się będzie chciała przeglądarka w grze odpalić, bo coś mi się z przeglądarką w grze dzieje. Zaraz zobaczmy sobie, tak. Nie da się. Dobra, coś się z przeglądarką w grze dzieje. Ja wam tutaj spauzuję zaraz i powiem właśnie, ile ten Mac jest wart. A więc ja tutaj już wracam do was. Powiem wam, że ten Mac jest wart coś koło 4 euro, więc... nie jest aż tak źle, tak 2,50 myślę plecy, ale nie jest źle zawsze coś. Więc jeżeli chcecie więcej kontraktów, to oczywiście łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja. I piszcie w komentarzach, na co byście chcieli kontrakt, to postaram się jakoś właśnie zrobić na to. Więc piszcie w komentarzach propozycje, no i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i piąteczka.